Program Cumulus, zaprezentowany niedawno przez radnego Wojciecha Pająka z klubu Suwałki Przyszłości, miał według złożonej przez formację interpelacji przybliżyć uczniom ideę społeczeństwa obywatelskiego, wnieść do szkół ożywienie demokratyczne, elementy edukacji ekonomicznej i politycznej młodych ludzi oraz zastymulować kreowanie i realizację nowatorskich pomysłów. Koszt realizacji tego programu w 2024 roku radni z samorządowego klubu oszacowali na kwotę od 95 do 135 tysięcy złotych. Pod koniec kwietnia bieżącego roku radni zrzeszeni w Suwałkach Przyszłości wyliczyli, że w pierwszym roku realizacji Cumulusa z kwoty 135 tysięcy złotych 45 miałoby trafić do 15 suwalskich szkół, a pozostałe 90 tysięcy, czyli dwukrotnie więcej niż do dzieciaków, pójść na konto wybranej fundacji, której zadaniem byłoby nauczyć młodych Suwałczan, jak wydać w ich szkole na początku 3, a docelowo 5 tysięcy złotych rocznie. Po kilku tygodniach temat Cumulusa wrócił i to z hukiem. Już w pierwszym akapicie odpowiedzi prezydenta miasta na interpelację podpisaną przez radnego Pająka czytamy, że program małych projektów szkolnych funkcjonuje w suwalskich szkołach już od 2015 roku. Z dalszej części odpowiedzi podpisanej przez Czesława Renkiewicza wynika, że dofinansowanie małych projektów szkolnych wyróżniających się innowacyjnością i kreatywnością odbywało się w formie bezpośredniego wsparcia finansowego podejmowanych inicjatyw i realizowane było w konkursowej formule o nazwie Rozwijam swoje pasje. Projekty w ramach konkursu charakteryzowały się przygotowywaniem uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w środowisku lokalnym. Charakteryzowały się również różnorodnymi formami aktywności i metod pracy, jak warsztaty tematyczne, przedstawienia, prezentacje, turnieje, konkursy, akcje społeczne. Jak wskazuje włodarz Suwałk, od 2015 roku do 2022 szkoły otrzymały łącznie 275 463 zł na realizację 67 małych projektów szkolnych.